Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Treningi 2 pokazowe sety zagrali w Bralinie siatkarze wicemistrzów Polski, Aluron CMC Warty Zawiercie i wicemistrzów Niemiec VfB Friedrichshafen. Bilety sprzedano w kilka godzinach, hala wypełniła się po brzegi. Pokazowy mecz w Bralinie to pomysł Wojciecha Rozdolskiego, twórcy gigantów siatkówki. W tym roku turniej rozgrywany jest w Twardogórze, ale udało się zorganizować pokazowy mecz dla publiczności w Bralinie. To już jest 17 lat. Poszerzyliśmy repertuar, czyli jest tam też gigant siatkówki kobiet, czego wcześniej nie było. Od 2 lat gramy z kobietami. No, cieszę się bardzo. Dla mnie bardziej cieszę, że mogłem do Bralina wrócić tutaj, do mojego miejsca, gdzie się urodziłem, gdzie chodziłem do szkoły. Sentymentalny powrót do moich wychowawców, do murów szkoły, którą skończyłem. I że mogę też zaszczepić chęć uprawiania siatkówki właśnie w tym miejscu. A główny turniej gigantów siatkówki, jest szansa, żeby znowu zagościł w powiecie kępińskim? Wszystko zależy od włodarzy powiatu i czy też miasta Kępno. To już nie ode mnie zależy. Ja jestem do dyspozycji, byłem, 2 lata graliśmy. No jeśli istnieje taka potrzeba, to jak najbardziej. Wspaniałe miejsce, fajni ludzie, ale to nie ode mnie zależy. W Bralinie zabrakło kontuzjowanego Mateusza Bieńka, ale były za to inne gwiazdy, jak chociażby brązowi medaliści ostatniej olimpiady w Paryżu, Elon Russell i Kelly Eising z reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Najwięcej autografów i tak rozdał trener ekipy z Zawiercia i reprezentacji Niemiec, Michał Winiarski. Michał, przede wszystkim po sezonie reprezentacyjnym teraz skupiasz się już typowo, stricte na, myślę, powtórzeniu sukcesu z poprzedniego sezonu, a do tego jeszcze dojdą rozgrywki Ligi Mistrzów. Ja przede wszystkim skupiam się na pracy i na codzienności, żeby przygotować się do całego sezonu. Teraz mieliśmy krótki okres, w którym był cały zespół i na pewno przed nami jeszcze dużo, dużo ciężkiej pracy i myślę, że na tym należy się teraz skupić. Mateusz Bieniek, dzisiaj nie ma go w Bralinie, no jest wiadomo po kontuzji, leczy kontuzję. Czy będzie gotowy na start ligi? Mateusz przechodzi rehabilitację i na pewno musimy na niego jeszcze poczekać. Kiedy będzie gotowy, nie wiem. Jaki jest cel tak naprawdę przed drużyną z Zawiercia? Grać dobrze w siatkówkę. Zwycięstwo, puchary, gablota płacą najbardziej chyba, tak? Liga Mistrzów, nasza rodzima ekstraklasa. Czy co najbardziej by Cię ucieszyło? Jakie trofeum? Mnie najbardziej, jeszcze raz powtórzę, ucieszy to, jak zespół będzie grał dobrze w siatkówkę i będzie stanowił kolektyw, bo tylko to według mnie prowadzi do osiągania sukcesów i to, co było w zeszłym roku jeszcze historią, teraz tylko i wyłącznie liczy się to, co jest teraz, praca, praca, jeszcze raz praca. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.